sobie. Wspominając na różne sposoby Jana Pawła II, nie należy nigdy zapominać, żeby był inspiracją wielkiego polskiego ruchu Solidarność, był opiekunem tego ruchu Solidarność. On nam powiedział: nie lękajcie się, i Polacy, pracownicy, młodzi robotnicy w Drelichach posłuchali go, nie lękali się i obalili imperium zła. Powstają na ten temat różne zakłamania. Już, proszę Państwa, już widziałem taką imprezę w Berlinie, kiedy przy murze berlińskim opowiadano na cały świat, jak to Niemcy obalili właśnie komunizm. Nie wiadomo kto osobiście, może Honecker. Więc, proszę Państwa, jak łatwo jest kłamać nawet w obrębie pokoleń, które żyją i pamiętają. Imperium zła, komunizm runął pod bramą Stoczni Gdańskiej, pod portretem Jana Pawła II. Taka jest prawda, chodzi tylko o to, że w polskich szkołach tego nauczano. W ubiegłym roku świętowaliśmy rocznicę tego zwycięskiego sierpnia polskiego i Komisja Krajowa poprosiła mnie o udział w kilku imprezach i o napisanie jakiejś piosenki na temat sierpnia. Zacząłem się zastanawiać, jak to sformułować i dotarłem do takich oto konstatacji, że nasz sierpień, sierpień naszego pokolenia miał wielkich poprzedników, czyli sierpnie, które w równie istotny sposób zaważyły na polskich losach w ostatnich 100 latach. Pierwszy z nich to sierpień 1914 roku, kiedy to pierwsza kadrowa kompania komendanta Piłsudskiego ruszyła na wojnę światową, żeby odzyskać dla Polski niepodległość. Zastanówcie się Państwo przez moment nad tą sytuacją. Wybucha światowa wojna. Wielkie potwory imperialne, wielkie mocarstwa z olbrzymimi armiami ruszają do walki o swoje tam interesy. Na tę wojnę Polska wystawia jedną kompanię żołnierzyków, chłopców z drużyn strzeleckich. Proszę Państwa, przecież to nie jest takie zwyczajne, żeby z siły jednej kompanii ruszać na wojnę, na bój o odzyskanie niepodległości. To było coś niesamowitego. I ta jedna kompania za chwilę stała się brygadą, za chwilę stała się legionami i odzyskała dla Polski niepodległość. Jedno z niezwykłych zdarzeń naszej historii najnowszej. Kolejny sierpień, sierpień roku 20. Tutaj akurat w tej parafii, w tej okolicy, znany najlepiej chyba w całej Polsce. Niezwykła sytuacja polska, ledwo zaczęła się sklejać po zaborach, proszę Państwa, i już na nas ze wschodu ruszyła cała ta bolszewia barbarzyńska, żeby nas tu zniszczyć i zamordować. Niech nam teraz nie opowiadają różni ważni dostojnicy państwowi, że trzeba ich szanować, żołnierzy. Żołnierzy trzeba szanować. Żołnierzy, którzy znają kodeks rycerski, którzy znają konwencje i je stosują. Ale bandytów i morderców, którzy przychodzą, żeby nas mordować, nie należy szanować, tylko należy ich wypędzać. A na polu bitwy w Osowie nie należy stawiać pomnika bolszewikom z bagnetami wbitymi w ziemię polską. To jest obelga. Zwłaszcza, że bitwa zwana warszawską, jedna z najważniejszych bitew w historii Polski, w historii Europy, w Warszawie nie doczekała się pomnika do tej pory, bo Moskwa zabrania. W Warszawie jest pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej. Stoi cały czas, nieruszany. W Warszawie stoi Pałac Kultury imienia Stalina. W Warszawie jest cmentarz mauzoleum żołnierzy radzieckich. Wszystko to jest. Ale pomnika Bitwy Warszawskiej, pomnika cudu nad Wisłą nie ma. To jest dygresja aktualnościowa związana z 20 rokiem, z rokiem wielkiego polskiego zwycięstwa. Kolejny sierpień, widziałem już na własne oczy, to był sierpień Powstania Warszawskiego. Miałem 7 lat, proszę Państwa. Starsi koledzy z podwórka nie zabrali mnie do powstania, byłem za mały. Ale zapamiętałem tę bitwę o Warszawę, kolejną wielką, ważną bitwę o Polskę.
bitwę potworną w sensie ofiar, ilości. Kilkaset tysięcy warszawiaków zginęło, zrujnowano nasze miasto. Ja całą wojnę i całe powstanie w Warszawie przeżyłem, więc jestem świadkiem tej historii. I później z olbrzymim zażenowaniem patrzyłem i do dzisiaj patrzę na tych publicystów, na tych historyków, którzy opowiadają o polskiej głupocie. Jaka to była głupota bić się w takich okolicznościach, kiedy nie ma szans na zwycięstwo. Proszę Państwa, walka o wolność nigdy nie jest głupia i nigdy nie jest beznadziejna. Ale o tym wiedzą tylko Polacy, którzy zawsze od stuleci walczą o naszą i waszą niewolę. Nasi sąsiedzi, Niemcy i Rosjanie, zawsze, powtarzam, zawsze walczą o naszą i waszą niewolę, a Polacy zawsze o naszą wolność i waszą. Tak to wygląda. To jak oni mogą nas zrozumieć? Trzeba o tym pamiętać. To było wielkie polskie zwycięstwo, proszę Państwa, moralne. Wielkie zwycięstwo polskiego ducha i wolności, i demokracji, które tak teraz, na które się powołuje Europa. I wreszcie sierpień nasz, właśnie sierpień roku 80. Bez konferencji w Wersalu wielkich mocarstw, bez Jałty, Poczdamu, Polacy sami wybili się na niepodległość. Nie doceniamy trochę tego zwycięstwa, a to przez to, że niektórzy z naszych przywódców z tamtego okresu źle zostali zweryfikowani przez historię, że stało się po drodze różnych nieprzyjemnych rzeczy, że nasza obecna rzeczywistość, nasza sytuacja w Polsce nie jest najlepsza, nie wszyscy to doceniają i stąd może mamy pewne pretensje do sierpnia. Otóż trzeba to oddzielić. Trzeba być dumnym z wielkiego polskiego zwycięstwa. To, co obecnie z Polską robimy, a to już jest nasza odpowiedzialność. Piosenka, która powstała w 70. latach. Historia ją dogoniła, mogę powiedzieć. Przeżyłem z nią chwile niezwykłe. Śpiewam ją teraz coraz częściej, bo były takie lata, że troszkę rzadziej. A to dlatego, żeby uświadomić Państwu, że walczyć o Polskę dalej trzeba, dalej należy. Są bowiem w Polsce bardzo silne kręgi, środowiska opiniotwórcze, którzy po prostu w Polsce źle się czują. Nie interesują ich nasze rocznice. Smoleńskiem nie chcą się zajmować. Nawet taką fraszkę na ten temat znam. Znudził cię już Smoleńsk, zmęczyła cię Polska, to zamów kibitkę i suń do Tobolska. Są tacy ludzie, którzy nie kochają naszych rocznic, naszych bohaterów, których po prostu Polska nie obchodzi i chcą ją zdemontować. Dlatego postanowiłem znowu tę pieśń śpiewać na wszystkich moich spotkaniach, żeby przypominać, proszę Państwa, że nawet jak się chce być światłym Europejczykiem, to można być równocześnie dobrym Polakiem. Jedno drugiego nie wyklucza, ale potrzebny jest wysoki iloraz inteligencji. Nie wszyscy go posiadają. Krain mrocznych, pusz odwiecznych, pól i stepów. Nasz rodowód, nasz początek, ten od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
nawet cara. Ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał, w ust trzymała. Dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. Dziękujemy za zaproszenie. Kłaniają się Państwu Ewa Dałkowska, Halina Łabonarska, Marcin Wolski, Lech Makowiecki, Rafał Ziemkiewicz, Anna Lisiewicz, kwartet smyczkowy, zespół kabaretu pod egidą. Eugeniusz Majchrzak, Jerzy Czekalna, Jerzy Stremaszczuk. Andrzej Rosiewicz. Gdzie on się podział? Serdecznie dziękujemy, zwłaszcza księdzu dziekanowi, za zaproszenie do tej pięknej świątyni na spotkanie ze wspaniałymi ludźmi i Polakami. Dziękujemy bardzo. Powodzenia w waszej pracy, dla rodzin, dla okolicy, dla pięknego Mazowsza i dla Polski.